Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 6, w wersetach od 1 do 11? Stało się w pierwszy dzień odpoczynku, że przechodził przez zboża. Uczniowie jego rwali kłosy i jedli, rozcierając je rękami. Niektórzy z faryzeuszy powiedzieli do nich: dlaczego czynicie to, czego nie wolno robić w dzień odpoczynku? Jezus im odpowiedział: czy nie czytaliście tego, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i ci, którzy byli z nim? Jak wszedł do domu Bożego, wziął chleby pokładne i jadł, dając tym, którzy byli z nim. A przecież nie wolno było ich jeść nikomu innemu, jak tylko samym kapłanom. Mówił im: Panem odpocznienia jest Syn Człowieczy. Stało się też w inny dzień odpoczynku, że wszedł do synagogi i nauczał. Był tam człowiek z uschłą prawą ręką. Śledzili go skrybowie z faryzeuszami, czy będzie uzdrawiał w dzień odpoczynku, aby znaleźć powód do oskarżenia go. Znał on ich myśli i powiedział człowiekowi, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. A on podniósł się i stanął. Jezus powiedział więc do nich: zapytam was, czy wolno w dzień odpoczynku dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zatracić? Spojrzał dookoła po wszystkich i powiedział temu człowiekowi: wyciągnij swoją rękę. On to uczynił, a ręka jego stała się zdrowa jak druga. Oni jednak pełni szaleństwa rozmawiali między sobą, co mogliby uczynić Jezusowi. Fragment ten przedstawia nam dwa wydarzenia. Obydwa miały miejsce w sabat. Są to następne dowody na to, że młodego wina nie wlewa się do starych bukłaków oraz że przywódcy ludu woleli stare wino. Oto Pan Sabatu idzie przez pola. A co robią jego uczniowie? Czynią użytek z tego, co Bóg przewidział w Starym Testamencie dla biednych. Dowiadujemy się o tym z 5 Księgi Mojżeszowej, 23 rozdziału i 25 wersetu. Jeżeli wejdziesz do winnicy twego bliźniego, możesz jeść winogrona, ile zechcesz, do syta, lecz do swego naczynia nie kładź. Tak, w taki właśnie sposób zwolennicy prawowitego króla, który zajął miejsce wzgardzonego, musieli zaspokajać swój głód. Następnym razem Pan, zanim uczynił cud, publicznie postawił Żydom pytanie. Przez nie objawił z jednej strony stan ich serc, a z drugiej, kim jest Bóg. Ich zamysły były złe. Chodziło im nie tyle o przestrzeganie sabatu, ile o usunięcie Pana Jezusa. Czy uzdrowienie, którego dokonał Jezus, było rzeczywiście zabronione przez Boga? Czy był to czyn niegodny Jego osoby? Przeciwnie! Cud ten był raczej objawieniem tego, jaki jest Bóg. Czy Bóg nie czyni zawsze tego, co dobre? Samo wprowadzenie sabatu wskazuje już na to, jak bardzo Bóg miłuje czynienie dobra. Jest to dowód na to, że pragnie On wprowadzić swój lud w swoje odpocznienie. Jaki wpływ miało dokonanie tego cudu na ich niewiarę? Lecz oni pełni szaleństwa rozmawiali między sobą. To była wprawdzie jednomyślność i społeczność,
ale na pewno nie z Bogiem. Taka była odpowiedź tych ludzi na to, że Bóg w świecie zrujnowanym przez grzech człowieka i podstępy diabelskie chciał czynić dobrze, także w sabat.